samoloty, Harvard, samoloty, Orlik. Podziwiamy ich wyglądanie. Nawiązując do tego krótkiego materiału dźwiękowego, prywatnie powiem, że piloci w tym locie wykonują tylko i wyłącznie korespondencję języków polskich. W dzisiejszym pokazie liczy Państwa trzy samoloty PZP-130 Orlik. Z zespołu promocyjnego Orlik. Liderem formacji produktowych jest Orlik. Kapitan Krzysztof Wysokowski, Orlik, ale on skrzydła, kapitan Krzysztof Rajden. Dwa z samoloty śledzą to oczywiście historyczne Harvardy, ale on skrzydła na co dzień prezentowi wypuszczeni pan Jacek.
krótką lekcję pilotażu przed nami kończy Sebastian Rankoń, który pokaże możliwości pilotażowe odwrócone. Czekam, że będzie jednego pokazu, by móc wyrazić zgodę na rozpoczęcie kolejnego. Mówiliśmy już troszeczkę o śmigłowcu Bankow 105. Konstrukcja z lat 62. Pojawiający mu przede wszystkim wykonywanie pętli, to latanie do góry nogami przez moment, czy też do góry głowami w jego przypadku. To jest absolutnie wyjątkowa sytuacja. Nie wspominaliśmy też o tym dziś jeszcze, że piloci śmigłowców podkreślić jedną rzecz. Proszę, o ile w akrobacji lotniczej mamy sporą liczbę zawodników, sporą liczbę instruktorów, to w przypadku akrobacji śmigłowcowej, czyli tej takiej akrobacji, gdzie piloci wykonują pętle i beczki, tak jak na samolotach śmigłowców jednej głowy. I co ciekawe, może nie wśród instruktorów, ale wśród uczniów, adeptów i praktyków już akrobacji śmigłowcowej, jest też polski pilot, a właściwie polska pilotka, która występowała tutaj dokładnie rok temu. Największe samoloty oraz można w chwilę zobaczyć jeszcze głosy. Czyli bardzo głosy. Czyli samolotów, którymi latali żółto dziewię. Stąd właśnie się wynosiła nazwa żółto dziewię. Myślę, że nikogo nie trzeba zachęcać do tego, żeby patrzeć teraz w górę i dokładnie widzieć, o czym mówiliśmy przez ostatnich kilkanaście minut. To nie było na wyrost, to nie był żart. Ten śmigłowiec rzeczywiście potrafił. Drugie do światowej. A co Państwa chciałbym powiedzieć? Siły z boku do 105. Mały zasób do drugiego. Flying Bulls. To są rzeczy, które rzeczywiście są niesamowite. Rzadko można obejrzeć tego typu akrobację śmigłowcową na pokazach. Właściwie jeden z niewielu pilotów, który jest w stanie rzeczywiście zrobić to na tym poziomie. Tak płynnie, tak dynamicznie, tak agresywnie.